Bardzo ważna rzecz i o tym naprawdę niewiele osób wie, a z tym trzeba pójść do ludzi. WHO w 2020 roku zmieniło definicję odporności stadnej. To jest bardzo ważne, dlatego że bazując teraz na tej definicji odporności stadnej, wszystkie rządy podejmują teraz decyzje dotyczące tego, żeby się bo my musimy osiągnąć odporność stadną. Kiedyś było tak, że żeby zdaniem WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, prywatnej, sponsorowanej przez firmy. Pamiętajmy o tym, to nie jest tam jakby rządy się dorzucają, natomiast 90% budżetu WHO to jest prywatny kapitał. I WHO kiedyś mówiło tak, odporność stadną osiągniemy, jeżeli przechorujemy. Czyli jeżeli Polacy przechorowali nie wiem, w zakresie 70%, 90%, to mamy odporność stadną. Natomiast w 2020 roku przypadkowo, może nie przypadkowo, WHO zmienia tę definicję i mówi, żeby państwo jakiś naród osiągnęło odporność stadną, to musi zostać wyższy. O tym warto Polaków informować, że nie mamy w Polsce głównego inspektora sanitarnego od miesięcy, no bo obecnie pan Saczka jest osobą, która nie powinna tak naprawdę zarządzać GIS-em, bo GIS-em powinien zarządzać doktor. No i to oczywiście jest cała też afera od kilku miesięcy w Sejmie. Mamy naprawdę poważne zagrożenie życia zdaniem ministra Dworczyka czy pana ministra Niedzielskiego. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli ja byłbym szefem jakiegoś państwa i mam pana, no to priorytetem jest dla mnie powołanie kompetentnej osoby jako głównego inspektora sanitarnego. Przecież to tak naprawdę jest absurd, jak sobie pomyślimy. No nie mamy szefa GIS-u, no w sytuacji przypomnijmy to, pół roku temu jeden z nawet z ministrów pokazywał dokładnie, jak zdejmować maseczkę, jak wyrzucać, jak potem dezynfekować ręce, jak potem myć te ręce, a teraz wchodzimy do sklepu, zdejmujemy tę maseczkę, wkładamy sobie do kieszeni, potem wychodzimy, wkładamy 15 razy tą samą, ona leży w torebce, w samochodzie, no to gdyby tam rzeczywiście był ten wirus, ja nie mówię, że go nie ma, ale pomyślmy logicznie, gdyby tam rzeczywiście był ten zabójczy wirus, no to wszyscy jesteśmy za chwilkę zakażeni, przecież no, przed chwilką dotykaliśmy tej maseczki. Sam pan profesor Horban ostatnio, z całym szacunkiem wobec siwizny pana profesora, ściągając maseczkę, przejechał sobie całe włosy tak dokładnie, po czym stwierdził, że jest za***, więc on tej maseczki już jakby nosić nie musi. No to absurd, no po prostu absurd. Są sytuacje takie, które są kuriozalne. Ja przypomnę, jak były konsultacje społeczne dotyczące Narodowego Programu mieliśmy na to 2 dni, jako ludzie. 2 dni. I potem pan minister podał, że chyba wpłynęło około 2000 w ogóle różnych wiadomości. No to jeżeli to jest prawdą, 2000, a mamy 2 dni, a oni już w środę, oni, w sensie my, nasz rząd, w środę już ogłasza ten koncept, tą strategię, to przecież nawet nie jest możliwe, że przez 2 dni 2000 wiadomości przeszedł. No to co to za konsultacje społeczne? Jedna jeszcze ważna rzecz, bo idą po nasze dzieci. Od września 2021 roku w polskich szkołach zaczynają być punkty podajmy informację dalej, że mówimy o grupie 8 milionów Polaków, bo jest nas 8 milionów, jeśli chodzi o dzieciaki 1 do 17 roku życia. Czyli powiedzmy sobie ten wiek przedszkolny i szkolny. I mieliśmy od pierwszego dnia stycznia 2021 roku 2 przypadki zgonów w tej grupie wiekowej. Czy naprawdę jest potrzeba tych dzieci?